Cześć, witajcie bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się analizą kolejnego odcinka, czyli 82, 8 odcinka o nazwie Dread of Arrival LEGO Ninjago sezon 8 Sons of Garmadon. Koniecznie zostawcie kciuka w górę oraz suba. Informuję was również oczywiście o spoilerach związanych z tym odcinkiem. Zapraszam do wysłuchania. Jeszcze wspomnę tylko, że w filmach od teraz będę mówił Harumi lub Rumi. To jest obojętne, żeby ktoś się nie czepiał. Ósmy odcinek nosi nazwę Dread of Arrival i fabuła opowiada o nadchodzącym apelu ninja do komendanta policji w Ninjago, aby pomógł uratować Lloyda i pokrzyżować plany Harumi przez skrzeszenie złego lorda Garmadona. Odcinek zaczyna się, gdy Ninja i Pixel przybywają do Ninjago City na tym krabie, czy co to tam jest. Udają się na komisariat policji, aby powiadomić komendanta, aby pomógł w ratowaniu Lloyda i zatrzymaniu Harumi i synów Garmadona. Jest to pierwszy występ komendanta od 6 sezonu. Wspomina także o Jinie, więc miał na myśli Nadakana. Czy to może oznaczać, że komendant pamięta tamte wydarzenia? Kiedyś robiłem teorię, jakoby ninja drużyna by pamiętała wydarzenie tak jak Jay, Nia oraz Nadakan z 6 sezonu. Bo ciekawe, skąd akurat komendant wiedział o Jinie. Raczej Nia i Jay mu nie powiedzieli po 6 sezonie, więc tutaj również było kolejne odniesienie do 6 sezonu, a mianowicie Jay i Nia odnoszą się do końca 6 sezonu, spoglądają na siebie i uśmiechają się w tej scenie. Komendant zgadza się pomóc i wzywa burmistrza do pomocy. Harumi w zupełnie nowej odsłonie, bo w nowym stroju, zmienionej fryzurze i twarzy, prowadzi Lloyda wraz z trzema motocyklistami do świątyni wskrzeszenia, która jak się okazuje była pod pałacem. Czyli tutaj potwierdziła się kolejna informacja, bo jak pamiętacie, też o tym mówiłem i miałem rację, jak się okazuje. Tutaj potwierdziła się jeszcze kolejna moja teoria, a mianowicie, że to Harumi i motocykliści schwytali Misako, która, jak pamiętamy, po 7 sezonie chciała odnaleźć mistrza Wu, który przybywał w portalu czasu. Jak się okazuje, Misako znalazła małego Wu, który przybył do Ninjago i wówczas została porwana przez synów Garmadona. Misako znajduje się w klatce. Potem i Lloyd dostaje się do klatki, której nie może zniszczyć, aby się uwolnić. Harumi zrywa włos Lloyda i Misako, bo Wu już ma, ponieważ potrzebne są jej do rytuału. Policja przyjeżdża do królewskiego pałacu. Komendant mówi, że synowie Garmadona mają się poddać. Dochodzi do walki pomiędzy policjantami a motocyklistami. W tym czasie ninja próbują się dostać pod wodą do pałacu. Wówczas Kai używa swojego nowego pojazdu, czyli katanem, na 1 minutę, jak to zwykle bywa z pojazdami w Ninjago. Harumi przygotowuje się do rytuału. Motocykliści kładą maski Oni na swoje miejsce. Harumi używa masek i otwiera dzięki temu portal do krainy umarłych. Ninja skradają się do świątyni. Nieustannie Harumi wzywa Garmadona. Z portalu słyszymy dźwięki oraz śmiech złego lorda Garmadona. Ninja na czele z Lloydem używają spinjitsu, aby zielony ninja mógł dostać się do Harumi. Wówczas portal się zamknął. Przybywa policja, która aresztuje Harumi i synów Garmadona. Prawdopodobnie udadzą się do więzienia Kryptarium. Ninja tego dnia stali się bohaterami. Zanim policyjny radiowóz odjedzie, Lloyd rozmawia z Harumi, gdzie stosuje on przeciwieństwo jej stosowanych słów. Samochód odjeżdża. Jak się okazuje, Harumi udało się wskrzesić lorda Garmadona. Cała świątynia zyskała fioletowe płomienie, a z ziemi wydostaje się lord Garmadon. I na tym odcinek się zakończył. Według mnie kolejny bardzo fajny epizod. Wygląd Harumi idzie na plus oczywiście, ale jej zachowanie już nie. Zachowywała się jak jakaś nastolatka, która naoglądała się filmów, w których pojawili się magicy. Naprawdę. Fajnie, że poznaliśmy, co się stało z Misako, ale według mnie to było do przewidzenia, dlatego też teorie moje się sprawdziły.
Ciekawe tylko, co się stało z małym Wu. Pozostał on w komisariacie, czy co? Bo potem nagle zniknął. Pewno tak. A co do Garmadona, to czekamy oczywiście. Szkoda, że Skylar się nie pojawiła, bo liczyłem, że akurat w tym odcinku się pojawi. Ale no dobra. Trochę szkoda, bo to był idealny moment na nią, skoro mieli opowiedzieć o jej mocy i związku z Kajem, ale widać, że jeszcze nie teraz. Może dopiero w finale. Kto wie. Ogólnie w odcinku było jeszcze kilka innych smaczków, chociażby do odcinków pilotażowych, więc uważni fani na pewno je wyłapią. W następnym odcinku, czyli 9 o nazwie True Potential, ninja myślą, że ocalili dzień, jednakże Lord Garmadon wraca do Ninjago i uwalnia Harumi i zachęca go do osiągnięcia swojego prawdziwego potencjału poprzez podbicie jednej rzeczy, która zawsze stanęła mu na drodze, jego syn Lloyd. Także mamy już informację o finale 8 sezonu. Tutaj niestety się zawiodłem, bo fabuła okazała się zupełnie inna. No cóż, widać, że jednak nie to, co myślałem, no ale nic na to nie poradzę. Może to, co mówię w ostatnim filmie z teoriami, nadal się sprawdzi, lecz po prostu fabuła odcinka inaczej brzmi. Kto wie. Ja nadal uważam, że coś tam jest prawdą z tamtego odcinka, ale zobaczymy. No dobra, to ostatni odcinek nazywa się Big Trouble Little Ninjago, w którym trwa wyścig ninja, by uratować Lloyda, jako potężniejszego niż kiedykolwiek Lorda Garmadona, który tworzy ogromnego kolosa i pomaga mu rządzić Ninjago i pokonać ninja. Jak sami usłyszeliście, ta fabuła jest po prostu słaba według mnie. Blisko związana jest z 4 sezonem Nexonize, gdzie też przebudzili kolosa. To trochę psuje mi myśl o finale, ale no zobaczymy. Jestem ciekaw. Nadal czekam na pokazanie jeszcze kilku retrospekcji i historii małego Wu oraz tożsamość pana E. No i oczywiście Overlorda, bo według mnie nadal powinien się pojawić. Również skoro przy tym odcinku pojawi się nowy wygląd Harumi, to chciałbym powiedzieć, że jej figurka występuje w 9 sezonie w sali tronowej, co może oznaczać, że ten zestaw pochodzi jeszcze z 8 sezonu, tylko że będzie w fali 9, ponieważ no wiecie, nazwa sala tronowa to chyba daje nam do zrozumienia, ale tego się przekonamy oczywiście. Dobra, i to by było na tyle. Dzisiaj pojawi się jeszcze jeden bardzo króciutki filmik o Ninjago, a także odbędzie się stream 10 marca o godzinie 10, gdzie dużo będziemy rozmawiać o Ninjago. Z początku będą tematy bezspoilerowe, a potem przejdziemy do analizy dodatkowej tego 82 odcinka oraz pogadamy o finale, więc bądźcie od początku do końca. Naprawdę warto. Dzięki za obejrzenie tego filmu, zostawcie kciuka w górę i do kolejnego materiału. Pa, pa!